Witam jak zwykle bardzo serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry oczywiście, witam i pozdrawiam wciąż jeszcze w atmosferze jesiennej. Witam i pozdrawiam też w atmosferze listopadowej, tak, proszę zauważyć, mamy 28 listopada, więc jeszcze kilka dni zostało tego właśnie miesiąca, wspaniałego miesiąca, miesiąca zadumy, miesiąca naszych zmarłych. Podkreślam, zauważam i zachęcam, jeszcze właśnie te kilka dni miesiąca listopada dla wielu mogło stać się okazją do tego, żeby nawiedzić pobożność cmentarz i żeby uzyskać właśnie ten odpust zupełny, który można oferować za jedną osobę zmarłą. Kochani, poza tym też witam na początku, tak, na początku nowego roku, ale roku kościelnego, czyli roku liturgicznego, inaczej roku duszpasterskiego. Zakończyliśmy stary rok kościelny i wchodzimy w nowy rok kościelny, w związku z tym życzę Państwu, życzę sobie, żeby ten nowy rok kościelny był rokiem, który będzie ubogacał nasze życie chrześcijańskie, który będzie to nasze życie rozwijał mimo różnego rodzaju trudności, kłopotów, mimo różnego rodzaju problemów, żeby właśnie te problemy były rozwiązywane w atmosferze Chrystusa, Króla Wszechświata, któremu to oddawaliśmy cześć w ubiegłą niedzielę. Okres Adwentu, czyli to jest właśnie ten okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana, mówiąc między nami, jest to okres, który przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, tych wspaniałych świąt, na które myślę, że wszyscy czekamy i proszę zauważyć, właśnie to zaplecze choinkowe jest już takim pierwszym sygnałem, że do Bożego Narodzenia, że właśnie do tych świąt, cudownych świąt już coraz bliżej i właśnie ten czas, który dzisiaj rozpoczynamy, tą właśnie dzisiejszą niedzielę, jest czasem, który pozwala nam na to, żebyśmy weszli właśnie w sposób taki techniczny, w sposób duchowy, w sposób formalny i w sposób też religijny w tego rodzaju oczekiwanie i w tego rodzaju przygotowanie. Jest to bardzo ważne. Oczywiście choinka jest symbolem, ale tylko symbolem. Pamiętajmy, są o wiele ważniejsze przesłania, są o wiele ważniejsze treści. Jeżeli chodzi o ten nowy rok liturgiczny, to proszę Państwa, jest to rok, jeżeli chodzi o czytanie, jeżeli chodzi o Ewangelię, to będzie to tak zwany cykl C, a więc bierzemy Ewangelię z cyklu C. Jeżeli chodzi o dni powszednie, czytania z dnia powszedniego, to właśnie rok drugi. Proszę to zapamiętać, bo niektórzy właśnie tym interesują się, cykl C, rok, jeżeli chodzi o dni powszednie, rok drugi. Poza tym, kochani, no zakończyliśmy stary rok kościelny w ten sposób. Hasło duszpasterskie, które w poprzednim roku mieliśmy, ono, że tak powiem, może nie idzie do lamusa, ale w to miejsce wprowadzone jest nowe hasło, hasło, które brzmi Eucharystia daje życie. A więc ten cykl eucharystyczny, wciąż patrzymy na Chrystusa, wciąż patrzymy na mszę świętą, wciąż patrzymy właśnie na to, co stanowi pokarm naszego życia, tego życia duchowego, a więc Komunia Święta, Słowo Boże i to wszystko, co łączy się właśnie z Chrystusem, który pozostał wśród nas pod postaciami chleba i wina, który uobecnia się wśród nas wtedy, gdy bierzemy udział we mszy świętej, kiedy słyszymy słowa kapłana, bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest bowiem krew moja. Właśnie, niech to będzie czas, który pozwoli nam na to, żebyśmy to życie czerpali z Eucharystii. Chrystus, jeżeli pozostaje wśród nas, to On mówi wyraźnie i On jest pokarmem na drogę do wieczności. A jeżeli daje nam życie Eucharystia, czyli jeżeli Chrystus daje nam życie, to niekoniecznie to życie fizyczne, chociaż nam też w jakiś sposób On przekazał poprzez naszych rodziców, ale to życie duchowe, to życie wewnętrzne, to życie religijne. Chrystus daje nam to życie. Chrystus eucharystyczny, Chrystus, którego przyjmujemy w Komunii Świętej, Chrystus, którego adorujemy, gdy przychodzimy do Kościoła, Chrystus, przed którym kłaniamy się przed ołtarzem w tabernakulum, gdzie jest właśnie On jako więzień miłości. Niech właśnie ten Chrystus będzie tym pokarmem, który niechaj daje nam to życie. To życie, które będzie bogate, to życie, które będzie odpowiedzialne, to życie, które będzie dojrzałe. To jest, proszę Państwa, naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Poza tym, jeżeli chodzi o Adwent, to pamiętajmy o różnego rodzaju nabożeństwach, zwłaszcza nabożeństwa tak zwane msze świętororatnie. Zachęcam codziennie, oprócz niedziel, w każdym kościele, czy wcześniej, czy później, czy o godzinie 6, czy o godzinie 7. Nieraz są też takie parafie, gdzie robią roraty wieczorem o godzinie 18. W każdym razie niech te msze święte, roratnie msze święte poświęcone Matce Bożej, niech będą przez nas zauważane i bierzmy w nich udział wtedy, kiedy będziemy mieli nie tylko okazję, ale wtedy, kiedy po prostu będziemy czuli taką potrzebę. A taką potrzebę powinniśmy zawsze czuć jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy
patrzą na Chrystusa, który daje nam życie. Poza tym pamiętajmy, że w Adwencie są te główne postaci, to Matka Najświętsza, to Święty Jan Chrzciciel, który nawołuje do tego, żebyśmy prostowali drogi dla Pana. To właśnie ona przede wszystkim, ta msza święta, Matka Boża Roratnia, oczywiście symbole, wieniec adwentowy, czy jakieś tam jeszcze inne symbole, świeca, tak zwana roratka, to są właśnie symbole, które znajdziemy w Kościele, będziemy już widzieli je i one właśnie świadczą o tym, że jesteśmy w tym nowym etapie naszego życia, jeżeli chodzi o rok liturgiczny. No oczywiście to jest to dzisiejsza niedziela, jako pierwsza niedziela Adwentu. Jesteśmy, jak powiedziałem, w cyklu C i gdy byliśmy w Kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzy Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Kochani, Ewangelia bardzo mocna, która wzywa nas do czuwania, która wzywa nas do tego, żebyśmy, jak to często mówię, trzymali rękę na pulsie, żebyśmy nie dali się zwieść tym troskom doczesnym, żeby nasze serca, jak powiedział Jezus Chrystus poprzez świętego Łukasza, nie były ociężałe. Od czego? Od obżarstwa, kochani, właśnie od pijaństwa, od trosk doczesnych. Ja wiem, że to wszystko bardzo ważne. Trzeba jeść, bo przecież jest to paliwo dla naszego ciała. Trzeba troszczyć się o życie doczesne, bo bez takich trosk byśmy się za mocno zaniedbali. Ale żeby ten był złoty środek, żeby była ta właśnie hierarchia wartości i żebyśmy wiedzieli, co jest najważniejsze jako dla nas, jako ludzi wierzących. Kochani, niech właśnie ten czas Adwentu, niech ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia będzie tym czasem, który pozwoli nam na to, żebyśmy radośnie, skutecznie i w atmosferze rodzinnej, także w atmosferze zdrowia i w atmosferze pokoju przeżyli właśnie te święta, które nieuchronnie się zbliżają i do których rozpoczynamy to liturgiczne przygotowanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy liturgiczny czas. Zostańcie z Bogiem.